kochani, witam Was serdecznie na kanale Ekokreatywna i dzisiaj zapraszam Was na kolejny tur po lumpeksach. Dzisiaj będziemy odwiedzać sklep, który już widzieliście, ale dzisiaj będzie jesienna nowa dostawa w Elce w Dobczycach, ale pokażę Wam też takie rzeczy, które kupiłam w innych sklepach, mianowicie w Joyu w Dobczycach i jeszcze w innym lumpeksie, który tam gdzieś będzie w Przebitce, ale szczerze mówiąc nie pamiętam teraz nazwy. Nie wiem, czy nie nazywa się Koma przypadkiem. Jest to na tej głównej ulicy w Dobczycach, tak jakby w centrum. Także zobaczycie rzeczy i z wyprzedaży, i z nowego towaru, czyli takie super ekskluzywne, drogie. No i oczywiście już nie muszę mówić, że wszystkie rzeczy będą z super składami, bardzo dobrych marek i w idealnym stanie. Także zapraszam Was na ciąg dalszy i oczywiście bardzo Was proszę, koniecznie polubcie filmik i zasubskrybujcie, bo jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne. Także przechodźmy dalej. Oczywiście na początku pokażę Wam relacje z Elki, czyli jak tam robię te zakupy na tej nowej dostawie już, jakieś tam mierzenie przed lustrem będzie, bo nie mierzyłam w przymierzalni. No i zobaczymy potem stylówki i konkrety o tych rzeczach, które już kupiłam. Cześć kochani! Pogoda dzisiaj straszna, ale poszłam na zakupy do Dobczyc, bo dzisiaj jest nowa dostawa w Elce. Elka Dobczyce. To jest właśnie praktycznie na rynku w Dobczycach. To już kiedyś widzieliście stąd relację, dawno, dawno. Ale dzisiaj nowy towar i zobaczymy, co się uda kupić. Pokażę Wam, co tam w środku jest. Teraz może lekkie mierzymy. Oczywiście są tutaj przymierzalnie, ale nie będę tak stricte na siebie mierzyć, bo jest dużo ludzi pewnie na nowej dostawie. Więc tylko tak szybko przy lustrze. I w takim razie wchodzimy. Zawsze oglądam tam buty, bo wiecie co, tam mają całkiem fajne buty czasem. Oczywiście też zdarza się, że jest trochę takich dziadów, no ale to jak zawsze, jak wszędzie. Są fajne i są mniej fajne, ale naprawdę jest tam spory wybór zwykle akcesoriów. Czasem poluję tam na torby, a tu akurat tym razem nie było za bardzo. No i jak na nowy towar, to sukienek nie było za dużo. Właściwie to znalazłam tylko jedną tą sukienkę, którą właśnie teraz widzicie, jak oglądam. I ma przepiękne kolory i bardzo ładny odcień beżu. Absolutnie nie żółty, tylko taki właśnie chłodniejszy odcień beżu. On mi się bardzo spodobał. Już widzieliście, że właśnie w niej nagrywam. No i tutaj sobie szperam, słuchajcie. Mniej więcej sukienki są około 40 zł. Większość sukienek jest tak wycenionych. Bluzki chyba 26, szaliczki około 16. Tak mi się wydaje, że dobrze mówię teraz. Sweterki to szczerze mówiąc nie wiem, czy są niektóre chyba wycenione, a inne po 30 zł, czy coś w tym rodzaju. No w każdym razie troszkę tego oglądania tam jest. No i naprawdę często tam wyszukuję perełki bardzo fajnych marek, z fajnych materiałów, perełki vintage. Jest naprawdę spory wybór. Też zwykle oglądam tam właśnie żakiety, płaszczyki, bo też zdarzają się bardzo fajne. Jest też taki, jakby można powiedzieć, dział wieszak z rzeczami bardziej firmowymi. A ja tam rzadko zaglądam, tam często są jakieś takie sportowe marki, które mnie średnio interesują. I wiecie co, to jest mały sklep, ale jest fajnie urządzony, jest dość funkcjonalny. Są dwie sale, są dwie przymierzalnie. No ja oczywiście wiadomo, jak widzicie, oglądam pod kątem składów, oglądam te metki zawsze, co Wam też radzę, żeby wiedzieć, co się kupuje. No oglądam właśnie, czytam wszystkie składy, jeżeli mi się coś spodoba, to najpierw sprawdzam, czy nie tylko jest to fajne i nowe, ale też jaki ma skład. Tutaj jest też pościel, jak było widać tutaj po lewej stronie. No i tutaj są takie wieszaki właśnie z sukienkami, ale akurat tym razem no niczego tam nie znalazłam, także no, jak widać, jest z czego wybierać. Spodnie, spódnice, swetry, wszystko teraz było na jesiennej dostawie. No i na pewno warto tam zajrzeć, słuchajcie. Także zapraszam Was tam, Dobczyce na rynku, bo to jest sklep na rynku. I przymierzalnia. Tutaj akurat mierzę chustkę, którą zobaczycie, później wmierzymy. Przepiękna z wełny. Kolejny kaszmirowy szal w cudownych kolorach, naprawdę przepięknych. Tutaj zrobię nawet zbliżenie dla Was, ale później też zobaczycie go, bo go kupiłam, bo naprawdę był nowy i cudowny.
bardzo fajna narzutka, słuchajcie, nie wzięłam tej narzutki, bo ona taka bardziej na lato, trochę żałuję, ale no niestety miałam tam określony budżet i no na nowym towarze też, wiecie, te ceny są jak dla mnie bardzo wysokie. Tutaj piękny płaszcz skórzany, zobaczycie też go, bo wzięłam go, to jak na płaszcz skórzany z takiej mięciusieńkiej skóry, to powiem Wam, że cena była naprawdę spoko, bo kosztował mniej niż 100, więc no jak na skórzany płaszcz, to nawet dla mnie opłacało się. Tutaj kurteczka, superowo uszyta kurteczka z naturalnej skóry, też zrobiła na mnie mega wrażenie. Tutaj była taka spódnica wieczorowa, złota z wiskozy. Wiecie co, nie widziałam tej spódnicy tylko z tego względu, że trochę poszerzała w biodrach, mimo że jakby ona za duża na mnie, więc u mnie tego efektu może nie być aż tak widać, ale i tak już widać. Wydaje mi się, że nie jest to schlebiający krój. No i tutaj mamy tą piękną sukienkę, która po prostu, no, w której się zakochałam, w tych wzorach i w tych kolorach. Tak to wyglądało. Zwykle tak to wygląda zresztą. Ja powiem Wam, że rzadko chodzę akurat do Elki na samą dostawę na godzinę 9, ale tym razem byłam. Może nie byłam tak stricte na 9, ale byłam naprawdę dość wcześnie jak na mnie. No i były fajne rzeczy. Także ta sukienka, którą tutaj widzicie, z wiskozy. Tak, ta sukienka jest głównie z wiskozy wykonana. Ona jest z H&M-u. H&M inaczej. Bardzo podobają mi się jej kolory. No i zobaczcie tutaj, pokażę Wam oczywiście przebitki z paskiem, który też kupiłam na wyprzedaży. Akurat paski kupiłam wszystkie w Joyu w Dobczycach oczywiście. Była wyprzedaż chyba po 7 zł i paski chyba były nawet po 5 zł. W każdym razie, bardzo fajny skórzany pasek w kolorze, który mi idealnie pasuje do tej sukienki. Wiecie co? I no, sukienka mi się mega podoba i ona zostaje ze mną, bo ona będzie super nawet do takich stylizacji jesiennych. Właśnie jak widzicie, tutaj mam kowbojki takie kolorowe. I moim zdaniem, mimo że ten wzór też jest kwiatowy, to się jakoś bardzo nie gryzie. Podobne kolory są na nich. One są też beżowe, troszkę ciemniejsze. No i tutaj ze swetrami, z jakąś ramoneską, będzie to super rzecz. Ja myślę, że fajnie będzie wyglądać z kardiganem, a potem nawet do płaszcza zimowego też można taką sukienkę nosić i fajnie stylizować właśnie z takimi swetrami. Także mnie się mega podoba. Pokażę Wam teraz kolejne paski, bo mam też inne paski. Od razu Wam przymierzę też tu na wizji pasek inny do tego, który też mi pasuje. Ten pasek ze mną zostaje, bo szukałam paska w takim kolorze. Zobaczcie, to jest po prostu taka plecionka skórzana. Bardzo super stanie paseczek ze skóry i on jest na każdy rozmiar. Można go dowolnie regulować. Drugi pasek jest taki też fajny, też ze skóry. Jest taki liliowy, czyli w idealnie dobranym kolorze do mojej garderoby. Jest to pasek też, który ma mały rozmiar, bo ma tutaj, znaczy tak, od L-ki do S-ki, bo on ma tutaj dużo dziurek, więc też mógłby być na różne rozmiary, ale mnie ten kolor naprawdę bardzo się podoba i poza tym moim zdaniem bardzo fajnie mi pasuje do moich rzeczy. I mam też nowe botki fioletowe, które może mi się uda Wam jeszcze pokazać. Ale może zostawię je na później. W każdym razie jest taki w stylu westernowym. Zapinany tutaj wkłada się w taką szlufkę, która idzie tak na ukos trochę, więc mnie się bardzo podoba. Także to jest moja kolejna zdobycz. No i od razu kolejne paski Wam pokażę, już nie będę ich mierzyć. Jeśli komuś z Was by się te paski podobały, to zapraszam Was do kontaktu na maila modaekokreatywna@gmail.com. Słuchajcie, tu jest taki pasek beżowy, ale taki lekko perłowy i dlatego wydaje mi się, że on jest... Tak, on jest taki złotawy. Widzicie, ma taką klamrę, ma srebrną. Przepraszam, trzymam te inne paski w ręku niepotrzebnie. O, taki, ale nie jest taki bardzo srebrny, tylko takie stare srebro jakby. I on jest taki też pleciony, więc też każdy rozmiar będzie dobry. Także te paseczki będą w sklepie, można je kupić z jakąś rzeczą albo same. Tutaj jest drugi świetny pasek. Ten pasek to jest raczej rozmiar S. I on jest z zewnątrz skórzany, taki vintage z taką fajną klamrą, jakby plecioną trochę, ale w złotym kolorze. To jest skórka, widzicie, to jest taki najmniejszy ustaw dałam, czyli on jest tutaj nawet chyba tak na, będzie na 60. Ale ma też inne ustawy, więc jakby ktoś był zainteresowany takim właśnie w kamelowym kolorze, paseczkiem brązowym ze skóry cienkim, no to piszcie. Myślę, że to jest taka S-ka, maksymalnie M-ka, bo ja widzę, że ten pasek w największym ustawieniu jest troszkę
większy niż mój obwód. No i słuchajcie, ostatni pasek też jest pleciony, jest w idealnym stanie. Tutaj ma taki minimalnie może kolor przytarty, w tym miejscu, gdzie się najbardziej zapinał. Już Wam pokazuję. O, ale generalnie jest to skórka w takim pięknym, kasztanowym kolorze. O. Bardzo ładny pasek. I ten jest mniejszy, więc też te paski będą dostępne. Pokażę Wam coś pięknego. Kupiłam dwie torebki vintage. Jedna jest taka kremowa. Tak, to jest torebka, słuchajcie, Manufaktura z Gilza? Made in Spain. Hiszpańska torebka w kremowym, takim ciemnokremowym dość kolorze, ale naprawdę stan jest idealny. Zobaczcie, Laura Balie. Jest napisane na niej. Skórka bardzo mięciusieńka, delikatna, na długim pasku. Tutaj będzie mi pasować do mojej sukienki, więc zobaczycie w stylówce. Właśnie z tą sukienką i z botkami. Pokażę się Wam za chwileczkę w tym. I za chwilę zobaczycie też stylówkę z następną rzeczą, czyli z balerinami w bardzo podobnym kolorze, które sobie zostawiam również. Tymczasem jeszcze pokazuję Wam kolejną torebkę vintage, która ma kilka nitek wystających, to będę je musiała poobcinać, ale to jest jedyne to, bo słuchajcie, torebka ma nawet pasek, o, widzicie, taki łańcuszkowy, więc jest bardzo praktyczna, jest bardzo ładna, w pięknych kolorach, zobaczcie, ze złotą nitką, taka wieczorowa torebeczka, ale właśnie tak jak mówię, tutaj jest dosłownie kilka niteczek wystający, a tak to zobaczcie, jaka piękna taka gobelinowa torebka ze srebrnym zapięciem. Śliczne ma kolory, właśnie takie mogłyby być na jesień. Może to być też torebka nawet na co dzień, jak ktoś lubi styl vintage, bo jest dosyć duża, znaczy duża, no taka, no i ma łańcuszek, więc o, widzicie, taka. Nie mam teraz do czego jej zmierzyć Wam, nie będę się specjalnie przebierać w wieczorowy strój, ale w każdym razie torebka jest fajna. Jest w dobrym stanie i wnętrze ma czarne. I właśnie jest tutaj przyczepiony ten paseczek, który się zapina na takich wyjmowanych ze środka, już Wam pokażę, takich uchwytkach małych. Więc jest to bardzo praktyczne. Można mieć też całkiem kopertówkę i wtedy chowamy pasek do środka. Tak to wygląda. Widzicie? Bardzo, bardzo ładna torebeczka vintage. Dobra, słuchajcie, tej torebki sobie nie będę zostawiać, jakby co. No i teraz te buty pokażę Wam, bo są piękne. To są buty marki Hobbs, więc świetna marka, London. I one, patrzcie, jeszcze mają, tak nowe są, że jeszcze nie zdarta została ta metka papierowa pod butem, która była tam. I zresztą zobaczcie, do środka, może raz ktoś je nosił, albo po prostu mierzył, albo raz może ktoś w tym był. To jest 37 i one są z takiej plecionki rafiowej i skóry. Piękny, mają przepiękny, mają kolor. Przymierzę Wam potem właśnie do tej sukienki. Pięknie zrobione buciki. Uwielbiam takie flatsy, właśnie bardzo stylowe, bardzo wygodne, ze skóry w środku, że noga się w tym nie poci. Jest po prostu fajne do chodzenia. Także dla mnie to jest po prostu mega zdobycz. Bardzo, bardzo lubię takie rzeczy. Jeszcze jedne buty. I te buty Wam zmierzę, ale te buty są na mnie za duże o rozmiar, bo to jest 38. I to jest też super marka, słuchajcie, piękne, przepiękne, skórzane baleriny marki Bali, czyli tej takiej ekskluzywnej szwajcarskiej marki. I one są na skórze, nie są naprawdę zniszczone, słuchajcie, można wymienić sobie fleczki, ale to jeszcze nie jest taki stan, że jest to bezwzględnie konieczne. Patrzcie, jakie piękne, skórzane, klasyczne mokasynki. W ślicznym kolorze, naprawdę są w bardzo dobrym stanie, zobaczcie, jakie są w środku czyste, nie są w ogóle jakieś takie ściuchane, ja w ogóle nie kupuję takich rzeczy. Tu jest napisane w środku Made in Italy, ale wiecie, no Bali to jest marka szwajcarska, to jest taka naprawdę z wysokiej półki marka, więc takie buciki 38, jeśli ktoś potrzebuje, to zgłaszajcie się koniecznie, bo to jest naprawdę super, super jakość. No i teraz będą jeszcze akcesoria z kategorii zimowej. Czapki i szaliki. Czapka H. Simon Bergen, norweska, z wełny, w środku ma polar. Taka czapka typu, widzicie, o, typowo zimowa, z takiej typowej właśnie norweskiej wełny, z burgundowym kolorem, kremowa. Naprawdę jest nóweczka, zobaczcie, wszystko pięknie wygląda, bardzo ładne ma wzory ta czapeczka. Tu jest metka. No, jest ona 100% wełna.
Pokażę Wam się. Przesłodko się wygląda w takiej czapce. Nawet do tej sukienki mi się podoba, powiem Wam. Nie wiem, czy to nie jest tył, bo chyba tył, tak. Słuchajcie, ta... Pomyliłaś, ta metka jest z tyłu, bo za blisko do oczu miałam te. Teraz wygląda lepiej i faktycznie ten emblemat ma być z tyłu, nie z przodu jak zwykle na czapkach. No i tak to wygląda. Bardzo, bardzo urocza czapka, bardzo fajna na zimę, bardzo cieplusieńka. Jak lubicie wycieczki, jak lubicie wełnę, to jest czapka dla Was, słuchajcie. I ta czapka nie gryzie, ponieważ właśnie ona ma w środku polarek, jest podszyta. A na zewnątrz jest ta cieplusieńka wełna norweska, więc tadam! Zapraszam. Słuchajcie, teraz szale. Szal 100% wełna. Nawet, wiecie co, chyba to jest... Nie ma metki zerwana, ale to na pewno jest wełna i to jest piękny kolor. A nie, przepraszam, jest metka, ale bez składu. Lexington Company. Ale to widać od razu na pierwszy rzut oka, że to jest merynos. Piękny jeansowy kolor. Jeśli się uda, to Wam do czegoś ją przymierzę, ten szal. Może właśnie do jakiegoś swetra i spodni. Prześliczny szal, taki szeroki, mięciutki. W ogóle słuchajcie, to jest szal jak nowy. On jest tylko troszkę jeszcze wymięty, bo go jeszcze nie zdążyłam wyprasować. Bardzo, bardzo ładny, bardzo miękki, totalnie niegryzący, więc się zastanawiam, czy to nawet nie jest, czy to nie jest kaszmir. Tak, słuchajcie, albo to jest merynos, taki delikatny bardzo, albo kaszmir, bo to jest, no totalnie nie gryzie, a od razu czuć i widać, nawet w zapachu czuć, że to jest wełna naturalna, 100%. No i teraz coś, co chyba sobie zostawię, bo też jest to z wełny, a bardzo podoba mi się kolor tej arafatki. Chusta wełniana, też widać, że to wełna, a zresztą chyba nawet jest skład. Black color się nazywa. Słuchajcie, nie tylko, że wełna, 95% wełna i 5% jedwab. No i to czuć w dotyku, jest przemiłe to, piękny kolor. Zobaczcie, to ma taki różowy kolor, liliowo-różowy z czarnym tym wzorem nadrukowany. On nie jest nadrukowany, tylko on jest jakby przepojony jest tym kolorem. No piękna rzecz, naprawdę przepiękna rzecz. Może jak będzie do czego, to Wam też przymierzę. Kolejny szal jest też śliczny i to jest... Tu chyba był skład, wydaje mi się, że to jest... Albo był skład, albo po prostu założyłam. To jest na pewno kaszmir, na 100% kaszmir. Piękny, szary szal z kaszmiru. Mam teraz dwa takie szale, więc jeden na pewno pójdzie do sklepu. Albo ten drugi. Zobaczymy, bo mam identyczne dwa, prawie identyczne dwa szale. Tamten jest może o ton ciemniejszy. No i na pewno też jest kaszmir. To zobaczcie, to z bliska to od razu widać i czuć, jak rzecz jest kaszmirowa. Piękne, naprawdę przepiękny. Bardzo miękki, bardzo przyjemny. Jeszcze przyjemniejszy niż to, więc myślę, że to będzie merynos, natomiast to na pewno będzie kaszmir. I na pewno to nie jest w żadnym stopniu sztuczne, bo to takie sztuczne szale, to one są miękkie i przyjemne, ale to czuć taką, nie wiem czy zauważycie, czuć taką, jak się dotknie taką sztuczność, to tak trochę jakby taki dziwny dźwięk wydaje. Od razu, jakby ja to od razu czuję, że to jest coś sztucznego. Kolejna piękna rzecz na jesień, to jest kaszmirowy szal, taki indyjski, paszmina. No, cudowna rzecz też, patrzcie jakie piękne kolory ma. Przepiękne. Ja to tak narzucę na siebie, bo nawet do tej sukienki może to mogłoby być. Taki. No patrzcie, jakie cudowne kolory. Naprawdę jest przepiękny. Nie mój kolor totalnie, bo to jest taki odcień żółtego. Chociaż z drugiej strony jest trochę fioletu w tym szalu. I ta strona już bardziej mogłaby być dla mnie. Ale przepiękna kolorystyka. Patrzcie. Wybaczcie mi dzisiejsze światło, bo dzisiaj musiałam się przenieść do studia, jeszcze nie jest na 100% wszystko tu gotowe. Jest trochę nowego już, nowej dekoracji jesiennej. Mam też nowe LEDy, które były w sklepie, ale się nie sprawdziły. Muszę do sklepu kupić lżejsze, takie naklejane. No, ale wracając do szala, cudowne kolory mam. No i to jest oczywiście też kaszmir, więc szal jest jak nowy, naprawdę, patrzcie. Przepiękne ma kolory, zapraszam Was. Oczywiście takie szale
w sklepie już jakieś tam mamy, ale teraz się właśnie skupiłam, żeby więcej takich akcesoriów było. No i są teraz dostępne dla Was. Słuchajcie, idziemy dalej. Teraz zobaczymy jakieś drobne rzeczy. Tu jest taki basicowy półgolf od H&M. Może będzie chciała go Ania. I to jest taki kolor, nie zupełnie dla mnie, ale beż taki. Przyjemny beż. Taki zwykły golfik, słuchajcie, z wiskozy albo z bawełny, bo tak szczerze to nawet nie wiem. Wygląda jak wiskoza. Wiskoza 95%, właśnie. Półgolfik, bardzo fajny, bardzo basicowy, w ładnym odcieniu beżu. Lekko z różem. Mógłby nawet być teoretycznie dla mnie ten beżyk, więc zobaczymy, bo jeżeli będzie mi potrzebny taki golfik i stwierdzę, że jest mi niezbędny, to może sobie go nawet zostawię, bo czasem się przydają takie basiki pod spód. Także fajna rzecz. Teraz mam coś dużego, czego nie będę mierzyć, bo nawet nie ma jak. Ale jest to przepiękna spódnica Nymph z wiskozą, rozmiar 2XL, słuchajcie. Patrzcie, rzeczywiście jest większy to rozmiar, piękny ma kolor i ma bardzo ładne wykończenie tutaj góry. To jest taka krótsza spódniczka, a jak ktoś lubi nosić takie krótsze, naprawdę jest mega stylowa. Ona będzie taka do kolanka, ta spódnica. Ale patrzcie, jak ślicznie zrobiona. Jest jak nowka dosłownie. Tu ma złotą nitkę u góry. Przepiękny odcień, taki burzowy odcień błękitu, prześliczny, naprawdę. Dobra marka, bo tu macie nawet bardzo dobra marka, taką przywieszkę metalową. To jest właśnie Make an Entrance, Nymph marka. Skandynawski ciuch, więc super jakości, zachęcam, bo bardzo fajna, elastyczna, więc dużo tutaj ma tolerancji. Jak ktoś lubi takie kolory, no to będzie super. Kolejne rzeczy to będą sweterki. No sweterki to są naprawdę rzeczy, które kocham w jesieni. I to jest coś pięknego, niestety za dużego na mnie, więc kto pierwszy, ten lepszy, słuchajcie. Wawite sweterek w rozmiarze L. Patrzcie na ten kolor. No po prostu jest jak nowy. Naprawdę i on jest z wełną, zaraz Wam powiem. Patrzcie, jaki piękny kolor, koralowy, taki jasny koral. Jasno-koralowy. Mnie by bardzo pasował oczywiście, no ale nie ten rozmiar. Zupełnie nie ten rozmiar. Wełna i wiskoza po połowie. Także tadam! Takie rzeczy są bezcenne. Bezcenne, super jakość, bardzo fajna marka, więc będzie to super zdobycz. Trzeba się śpieszyć, słuchajcie, bo takie sweterki to moment znikają. A tu mam dwa swetry wełniane, też śliczne. Jeden jest Onesto i to jest chyba 100% wełna, z tego co pamiętam. Bardzo, bardzo ładny sweter, naprawdę jest w stanie idealnym, zobaczcie. Tutaj nic się nie dzieje. Jest, no naprawdę, ani łokcie, ani nic, jest to idealny stan. To może być męski i damski sweter. Jak lubicie takie uniseksowe swetry, proste, to jest super. 80% wełny, przepraszam Was. Nie 100%, ale 80% wełny to jest też super skład. Może być to na eskę, na mężczyznę też, ale może to być też po prostu taki sweter. Ja się Wam pokażę w tych sweterkach tak przelotnie, to zobaczycie. Będę je dawać tam na bok, bo nie mam gdzie ich tu kłaść już. Drugi sweter jest też świetny jakoś, to jest Benetton Merino Italian Yarn, czyli merino, włoska, włóczka i to jest taki czarny sweter klasyczny z serkiem, dekolt w serek. Śliczny sweter i też jest naprawdę super stanie. Zobaczcie, bardzo fajny stan sweterka jest. Fajna wełna, nie ma metki, ale wiecie co to jest, tam jest napisane, że merino, więc na pewno jest skład. Ja myślę, że to będzie też około 80% merino albo 100%, ale no tego nie jestem pewna. Natomiast na pewno jest to merinos w dużym stopniu albo całkowicie merinos, bo to jest napisane na tej górnej metce. To jest też taka M-ka raczej. Zobaczycie mnie, to będziecie widzieć, bo będzie pewnie na mnie trochę za duży. Dobra, i teraz mam jeszcze fajny sweter basicowy, taki na wierzch. Coś takiego, co właśnie można sobie na taki golfik i na przykład na spodnie włożyć dla ocieplenia, albo nosić jako taką narzutkę, żakiecik. Rozmiar M, kremowy sweterek z fajnym składem. W składzie jest wiskoza w dużym stopniu. Dużo ponad połowę stanowią wiskoza, bawełna i angora. Taki sweterek też zobaczycie na mnie oczywiście. Ja Wam się pokażę w tym. Świetny, naprawdę świetny. Ja mam bardzo podobny już, więc też sobie go nie zostawiam, ale jest to mega praktyczna rzecz,
na przykład właśnie na jesień, a nawet na zimę pod płaszcz. Coś takiego, co nas ociepla. I ma bardzo piękny kolor, naprawdę śliczny kolor. W super stanie, z angorką. Także też, słuchajcie, naprawdę duże zakupy zrobiłam, ale się zbliżamy pomału do końca. Spokojnie. Jeszcze będę miała skóry, to już są w ogóle dzisiaj mega super zakupy. Druga sukienka. Druga sukienka jest z jedwabiu i to jest sukienka w rozmiarze L. Piękny kolor, patrzcie. To jest taka sukienka w stylu prostym bardzo, ale z tyłu ma szlufkę. Można ją odpróć oczywiście, ale można też włożyć sobie paseczek i mieć po prostu taką przepiękną, jedwabną sukienkę. Też bardzo uniwersalną, bo można ją spokojnie nosić jako sukienkę do kardigana, też w jesieni. Czemu nie? Wiosna, jesień, lato, każda pora roku. Prościutka, minimalistyczna i 100% jedwab, słuchajcie. Także przepiękna jest, patrzcie na to. Mierzę Wam oczywiście te rzeczy, natomiast no niektóre nie będą wyglądać super idealnie. No i teraz, tadam, piękna perełka. Żakiet z takiego materiału, że słuchajcie, mucha nie siada. Marka Basler, już Wam powiem skład, ale skład jest boski po prostu. Już Wam mówię konkrety. Skład jest taki. 60% wełna virgin wool i 40% angora. Podszewka z acetatu. No zobaczcie, tutaj podszewka jest tylko u góry, tak żeby się... O, i z boków. Natomiast tył nie ma podszewki, ale zobaczcie na tą przepiękną wełnę i na to wykończenie. Jak to jest zrobiona rzecz. No niesamowicie. I jest w stanie perfekto. Stan idealny. Piękny, przepiękny żakiet, strukturalny taki, no boski jest, naprawdę jest boski. Przymierzę Wam, ale to nie ma za dużo sensu, no bo wiecie, to tylko można zobaczyć mniej więcej krój, bo na mnie to jest za duże, nie będzie to leżeć na figurze tak, jak powinno leżeć, ale zobaczę. Kolejna rzecz to piękna koszula od Koster Copenhagen w rozmiarze M. Będzie na mnie o rozmiar za duża, ale patrzcie, jak pięknie zrobiona, z taką stójką. Z takim tutaj marszczeniem superowym. Ona jest w takim lekko kremowym. Tak, to jest taki kolor lekko kremowy. Śmietankowy taki krem. Nie żółtawy, tylko taki lekko wróż. Ale nie jest to, nie jest to niezamierzone, tylko widać, że to jest koszula po prostu taka. Patrzcie, jakie ma mankiety. No cudo po prostu na kiju. Piękna. Na pewno ma w sobie elastan, bo jest lekko elastyczna z tego, co widzę. Już Wam powiem. Bawełna 66%, tak, 68%, przepraszam, procent. I zawiera elastan, oczywiście również. Także, tadam, śliczna bluzka, naprawdę. Jak ktoś ma taki styl albo musi się ubierać oficjalnie, to piękna. Następna rzecz to jest bardzo, bardzo fajna, fajne body z wiskozy. Słuchajcie, naprawdę super, Liver Island i to jest 8, czyli to jest takie 36 właśnie, z takimi szerszymi rękawkami, kopertowy dekolt, będzie super dla osoby, która na przykład ma trochę większy biust, bo to takie kopertowe dekolty dobrze wyglądają, jak się ma biust. No i też trochę tak ten biust nie kamuflują, bo to nie chodzi o to, tylko no po prostu dobrze się prezentuje, tak? Nie jest się przesadnie biuściastym, a wygląda się sexy. Takie jest moje zdanie. Słuchajcie, taka bluzeczka w bardzo ładne wzory, taka, to jest taka satynka śliska, ale bardzo przyjemna, bo wiskoza jest przyjemna i to jest body, więc super do spodni na przykład. Ja Wam tu pomierzę te rzeczy, co? Najwyżej będzie mi trochę dekolt wystawał. Super, super fajna rzecz. Oczywiście raczej do ciemnych spodni, bo wiecie, takie ciemne body to na jakiś jasny to będzie widać ten dół, więc to jest raczej do jakichś czarnych spodni, takich granatowych właśnie jak ten kolor. Przepiękna rzecz, słuchajcie. No i teraz będą rzeczy skórzane. Skórzane, pierwsza rzecz, właściwie pokażę Wam dwie rzeczy naraz teraz. Patrzcie, vintage spódnica, nawet metka została wycięta, ale to jest taka w moim rozmiarze spódnica, mniej więcej. Trochę może mi odstaje w pasie tak minimalnie, ale nie bardzo. Jest wąska, ma taką baskinkę, już Wam pokazuję. Naprawdę piękne, piękne rzeczy. I to, akurat ta spódnica nie była droga, bo ona nie była z nowego towaru. Będę jeszcze ją oczywiście tutaj pastować i tak dalej. Taka baskineczka, a tu są takie rozchodzące się kliny na przemian skórzane i na przemian zamszowe czarne. Śliczny krój ma ta spódnica. Trzeba by ją trochę lekko zwilgocić i żeby się rozprasowała, albo po prostu ją rozprasować. Bardzo, bardzo fajna rzecz, naprawdę słuchajcie, piękna rzecz. Może spróbuję właśnie ją do tego body przymierzyć. A!
Oprócz tej spódniczki, super, to jest skóra naturalna, oczywiście nie muszę mówić. Piękna kurteczka w rozmiarze też M, jest na mnie dobra. Skóra naturalna również i słuchajcie, jest to taka 3/4 kurteczka, zobaczcie jakie ma detale. Skórka przepiękna, mięciusieńka. Minimalnie chyba jest na mnie za dużo, ale dajcie znać, czy sobie ją zostawiać. Patrzcie, jakie marszczenie ma z przodu. No po prostu sheep leather, czyli sheep, czyli wiecie o co chodzi. Owcza skóra, tak? Owcza skóra. Jest na zamek, ma piękne wykończenie. Przymierzę Wam właśnie do tej spódnicy. No i dajcie znać, co sądzicie. Odsprzedawać dalej, czy sobie zostawiać, bo bardzo, bardzo mi się podoba wykonanie tej kurtki. Jest mega oryginalna. Ale no mam taką zwykłą ramoneskę, krótką właśnie, ale nie mam takiej już teraz takiej kurtki tego typu, chyba że ktoś z Was by się w niej zakochał, to piszcie koniecznie. No i ostatnia rzecz, słuchajcie, ostatnia rzecz to piękny, przepiękny płaszcz i uważam, że kosztował on ładne kilkadziesiąt złotych, prawie stówę, ale jest naprawdę mega oryginalny, patrzcie. I ma tak miękką skórę, że to jest po prostu niewiarygodne. Bardzo modny krój, super ma te rękawy. Nie, naprawdę, skóra jest taka jak jedwab, dosłownie. Przepiękna. Piękny krój, jeden guzik jest do przeszycia, ale jest tutaj chyba zapasowy, z tego co pamiętam, w kieszeni. Teraz sprawdzimy. Tak, są zapasowe guziki w kieszeni. No cudo, cudo na kiju. Part 2, więc też bardzo fajna marka. Bardzo oryginalna rzecz, słuchajcie, no naprawdę bardzo oryginalna rzecz. Chyba wydaje mi się, że w sumie całościowo brakuje jednego guzika, natomiast te guziki tutaj na kieszeniach nie są chyba niezbędne, bo i tak będzie się używać te kieszenie, więc zazwyczaj one są otwarte. Więc ja bym się tu nie przejmowała za bardzo. Guziki są oblekane, więc fajnie jak będą wszystkie tu, a na tych kieszeniach to Wam powiem szczerze, że mi nie zależy. No i też dajcie znać, zostawiać, nie zostawiać. Sprzedawać, odsprzedawać, odstępować. Koniecznie mi poradźcie, ale jest to cudne, po prostu cudne. No i słuchajcie, w ten sposób dobrnęliśmy do końca zakupów. Chyba już nic nie mam, tak, wszystko już Wam pokazałam. Było tego sporo, naprawdę. Także dajcie znać, co się Wam najbardziej podobało. No oczywiście możecie pisać na maila z opisu. No i zapraszam Was już na kolejne filmiki, a będzie też kolejne, takie duże, zabieram Was do lumpeksu i hol lumpeksowy i odwiedziłam też giełdę staroci, więc zobaczycie taki zbiorczy filmik z holem i z giełdą. Kupiłam cuda tam, naprawdę przepiękne rzeczy, ale będą też super ubrania. Więc czekajcie już na kolejne filmiki i do zobaczenia, kochani. Cześć!